Cześć i dzień dobry w sobotę. Ja teraz się zbieram do Rossmana, ponieważ muszę kupić dla Alona jakieś tam rzeczy, jakieś mleko i inne takie, których nam zabrakło, a później już zaczynamy się szykować, jedziemy na Wigilię. Jak co roku będziemy w dwóch miejscach. Najpierw część u mojej rodziny, później część u Karoli rodziny. I tam już zostajemy na noc do pierwszego dnia świąt. Także zapowiada się naprawdę przyjemny czas. Mam sobie już drugi raz książki Psychologia pieniędzy Morgana Housela i muszę przyznać, że jednak za pierwszym razem nie zrobiła ona na mnie takiego wrażenia jak teraz. Jest tam jedno takie przemyślenie, które myślę, że też jest adekwatne do sytuacji aktualnej, świątecznej i wielu różnych dyskusji przy stołach, opinii i tym, w jaki sposób właśnie wyrażamy swoje poglądy. Mianowicie to, że nie wszystko zawsze jest takie zero-jedynkowe i czarno-białe. Istnieje wiele różnych odcieni szarości i to, że ktoś podejmuje takie, a nie inne decyzje, nie oznacza, że one muszą być złe lub muszą być dobre, ponieważ to, co dla kogoś innego może być dobre, w naszym rozumieniu może być totalnie głupią decyzją i nie ma w tym nic złego. I oczywiście w drugą stronę tak samo. Morgan akurat opisywał tam sytuację związaną chociażby z wydawaniem pieniędzy na różnego rodzaju loterie przez osoby ubogie, gdzie teoretycznie, logicznie nie ma to najmniejszego sensu, bo skoro są ubodzy, to tym bardziej nie powinni wydawać jeszcze dodatkowo pieniędzy na różne kupony. Ale z drugiej strony, prezentując stanowisko takich ludzi, no to można zrozumieć, że ich intencją jest to, że jest to dla nich jedyna szansa, takie trochę światełko w tunelu na to, żeby być może odmienić swoje życie. Wiadomo, to prawdopodobieństwo jest bardzo znikome, bo to jest tam jeden do kilku czy kilkudziesięciu milionów, natomiast jakby nie patrzeć, jeżeli kogoś nie stać na to, żeby jakkolwiek odkładać pieniądze, żeby móc sobie kupować cokolwiek sobie zażyczy, to taki los za, nie wiem, 4 zł czy tam 5-10 zł, jakaś zdrapka, totolotek i tak dalej, mogą rzeczywiście dawać takie pewne złudne przeświadczenie tego, że anusz się uda, anusz rozwiąże w ten sposób wszystkie swoje problemy. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby nie oceniać innych przez pryzmat własnego systemu wartości i uważać, że to jest jedyny słuszny system wartości, bo nie zawsze tak jest. Każdy z nas ma jakieś swoje argumenty za, argumenty przeciw, każdy ma jakieś swoje motywacje, każdy ma jakieś swoje potrzeby i każdy ma jakieś swoje problemy i bolączki, które stara się rozwiązać. To, w jaki sposób do tego podchodzi, może być mniej lub bardziej racjonalne, natomiast nie możemy zabraniać nikomu podejmowania decyzji takich, jakie sam uznaje za słuszne. Także z takim przekazem i przemyśleniem zostawiam Was na dzisiaj, na święta, na Wigilię. Ja już lecę się ogarniać i za chwilę się zbieramy do rodziny. Także tyle. Dzięki, do usłyszenia jutro i dzięki za Twój czas. Wesołych świąt. Hej!